tvpodkarpacie.pl. Kończy się mi rok wiary w Kościele. Przez cały rok każdego dnia wołaliśmy: Panie, przymusz nam wiary. Po tym roku wiary. Czy moja wiara ma różne oblicza? Ma oblicze miłości, dobroci, wdzięczności, przebaczenia i nadziei? Czy po tym roku moja wiara jest tym pomostem nad przepaścią, która łączy Stwórcę ze stworzeniem? A w liturgii Kościoła dzisiaj wielka uroczystość. Wielbimy bowiem Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dziwny to Król. Potrafi bowiem zapłakać nad swoim podwładnym, szukać jednej zagubionej owcy i policzył nawet włosy na naszej głowie. Budzi bojaźń. Tam w ogrodzie oliwnym żołnierze i straż świątyni na słowa „Ja jestem” padli twarzą na ziemię. Choć wielki w majestacie ciągnęły nieustannie za nim rzesze i małe dzieci, apostołowie wręcz martwili się, że ta audiencja dzieciaków zamęczy ich mistrza, więc zabraniali, a on im mówił: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Kiedy monarcha ziemski chciał się od tak po prostu zabawić z Jezusem, ten nie powiedział do niego ani słowa, ale za to wiele czasu poświęcił na rozmowach z celnikami, grzesznikami, prostytutkami. Zasiadał przy stole właśnie z celnikami trędowatymi, nikim nie gardził i umierał na krzyżu. Wtedy ziemia się zatrzęsła, a słońce straciło swój blask. Uniżył się król aż do śmierci. Taki to był nasz król, taki to jest nasz król, a królestwo jego też nie ma instytucji, urzędów. Nie ma tam polityki, tylko miłość. Nie ma ustaw społecznych, tylko przykazanie i pytanie, czy miłujesz mnie więcej. Nie ma gwarancji socjalnych, tylko znak chleba i wina. I wybory nie powtarzają się co 4 lata. Jeden wybór się dokonał przed wiekami, kiedy Bóg nas wybrał na swoje dzieci i umiłował swoją odwieczną miłością. To królestwo nie ma granic. To królestwo nie jest tego świata, ale dla tego świata, w którym żyjemy, pracujemy i cierpimy. A granice tego Królestwa Chrystusowego wyznaczają ludzie wierzący. Więc wszędzie tam, gdzie są wyznawcy Jezusa, tam jest Jezusowe Królestwo. To ty i ja tworzymy Jezusowe Królestwo. Popatrz, jak wielki jest Pan Bóg i wspaniały. Pozwolił człowiekowi tworzyć Boże Królestwo. Królestwo prawdy, dobra, miłości, sprawiedliwości, uczciwości, ufności i pozwoli wyznaczać granice temu królestwu. Ode mnie, od ciebie zależy, jak będą widzieć to królestwo inni, czy i oni włączą się w jego budowę. A niewidzialna granica tego królestwa przebiega i przez piękną naszą ziemię, choć ubogą, tą brzozowską. Przebiega przez nasze działki, parcele, nasze domy, mieszkania, nasze rodziny. Więcej, granica tego Bożego Królestwa biegnie w twoim i moim sercu. Dzisiejszy świąteczny dzień przypomina nam, co znaczy być chrześcijaninem w tym 3. tysiącleciu. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata pokazuje nam, co znaczy być świadkiem wiary. Być świadkiem wiary, świadkiem Jezusa, to poniekąd być człowiekiem nie z tego świata. Człowiek wiary, człowiek Jezusa zawsze postrzegany będzie jako ktoś inny. Jeśli bezgranicznie będziesz ufał Bogu, inni powiedzą: zbyt pobożny.
Jeśli w każdą niedzielę będziesz uczestniczył we mszy świętej, powiedzą o tobie zacofany i niedzisiejszy. Będziesz klękał na dwa kolana, powiedzą o tobie zdewociały. Będziesz w swoim życiu naprawdę uczciwy, powiedzą dziwak i nie wie, czego w życiu chce. Będziesz się uśmiechał i przyjazny dla innych, powiedzą o tobie, na pewno szuka dla siebie osobistych korzyści. Będziesz wierny w miłości małżeńskiej, powiedzą z kolei o tobie, nie potrafi sobie ułożyć życia towarzyskiego. Jeśli swoje dzieci wychowywał będziesz dzisiaj w posłuszeństwie, uczciwości, pracowitości, miłości do ojczyzny, w świetle Bożych przykazań, inni powiedzą o twoich dzieciach, one nie poradzą sobie w życiu. Bo dzisiaj promuje się i lansuje obiboków, kombinatorów, przestępców, a nawet czyni się ich często bohaterami programów telewizyjnych. Ale to nie znaczy, że tak ma być, że na to mamy się zgadzać, że temu mamy przyklaskiwać. My mamy nieustannie dawać świadectwo Królestwu Bożemu. Tam, gdzie kradną i kombinują, my mamy być świadkami uczciwości. Tam, gdzie dzisiaj promuje się rozwiązłość, nieczystość, mamy być wzorcami prawdziwej, czystej miłości. Tam, gdzie dzisiaj nie szanuje się prawdy, mamy być ludźmi głębokiej rzetelności. I to jest wyzwanie, które stawia przed nami Chrystus. To jest wyzwanie, które stawia przed nami dzisiejsza uroczystość. Być świadkiem wiary, świadkiem Jezusa, to być człowiekiem nie z tego świata, ale dla tego świata, w którym żyjemy i ludzi, których tutaj spotykamy. Dla świata, który dzisiaj jest zdeformowany i zdemoralizowany. Dla współczesnego człowieka. Mamy być wzorcami właściwych zachowań i postępowań. Jako chrześcijanie, ludzie tego świata, mamy innych przekonywać, by uwierzyli, że można żyć inaczej, piękniej i wznoślej. Jako świadkowie wiary, świadkowie Jezusa, mamy być głosem sumień tego świata. Głosem, który woła wyrzutem sumienia i krzykiem, który się sprzeciwia. Poetka napisała: trzeba bronić wiary, jeśli się ją wybrało, bo w ostateczności jest to wybór. Bronić jej nie tyleż argumentami słownymi, ale sposobem i stylem swego życia. Był lipiec 1941 roku. Naprzeciw siebie stanęli oprawca niemiecki obozu oświęcimskiego i człowiek ubrany w pasiaki z wybitym numerem, który wystąpił z szeregu i powiedział: ja chcę umrzeć za drugiego człowieka. Kim jesteś? Pytał niemiecki oprawca. Jestem kapłanem katolickim, mówił Maksymilian Kolbe, patrząc głęboko oprawcy więziennemu w oczy. Dzisiaj trzeba takie wystąpienie. Jestem księdzem, jestem siostrą zakonną, jesteśmy rodziną katolicką, jestem chrześcijaninem. Dzisiaj być może nie jest to łatwe, ale to nie znaczy, że mamy się poddać, że mamy zwątpić, że mamy na to wszystko się zgodzić. Bo dzisiejszy świat i człowiek wciąż czeka na światło wiary. Jak dzisiaj żyć wiarą? Jak dzisiaj cieszyć się wiarą? Jak ufać Bogu w tym niełatwym świecie?
pełen pytań i tęsknoty, rozważam słowa poetki. Rozważ je razem ze mną. Wierz, Anno, wiara jest święta jak Bóg, którego znajduje się co dzień na każdej drodze, którego nie można zgubić jak zbędnych kluczy. Bez Niego wszystko traci sens. Trzeba uwierzyć w Boga, żeby uwierzyć w siebie, żeby nie bać się jutra, które straszy tysiącami niewiadomych, i uśmiechem witać każdy kolejny dzień. Trzeba pokochać Boga, żeby pokochać ludzi, żeby nie widzieć w nich potencjalnego zagrożenia. I wystarczy odrobina wiary, żeby nasze życie stało się piękną przygodą. Jestem Alfa i Omega, mówi dzisiaj Pan Jezus. Początek i koniec, Wszechmogący. Jestem Królem Wszechobecnym, Wszechwidzącym i Wszechmogącym. Jestem Królem życia i śmierci. Jestem Królem trudnych pytań i trudnych odpowiedzi. I w tę doniosłą uroczystość dnia dzisiejszego pragniemy równocześnie Bożemu miłosierdziu polecić duszę pokoleń Polaków, którzy przez mroki narodowej niewoli podążali ku niepodległej. Wspominamy dzisiaj w naszej brzozowskiej kolegiacie bohaterów powstania styczniowego. 150 lat temu Polski nie było na mapach Europy, ale ona była w ludzkich sercach, w domach, dworach i pałacach. Ukształtowały się w tamtym czasie dwa nurty polityczne, dwie drogi, biała i czerwona. Biali mówili, starajmy się ułożyć z okupantem, z zaborcą. Może tak wywalczymy jak najwięcej autonomii i posiądziemy niepodległą. Czerwoni byli bardziej waleczni, gotowi do powstania. I ta droga w ostateczności zwyciężyła. Z nocy 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło w Królestwie Polskim powstanie. Nieco przyspieszone, nie do końca przygotowane, bo rozpoczęła się branka. Zaczęto pobór polskiej ludności do wojska rosyjskiego. A był to pobór na wiele, wiele lat. Na czele powstania początkowo stanęli Ludwik Mierosławski, który niebawem opuścił ojczysty kraj i znalazł się we Francji. Dzieła jego podjął się Marian Langiewicz, ale po klęskach poniesionych na ziemi kielecko-sandomierskiej usiłował skryć się tutaj w Galicji. Austriacy uwięzili go jednakże i nie pozwolili już mu dalej uczestniczyć w powstaniu. Więc poprosili człowieka wiary i codziennej modlitwy. Romualda Traugutta miał świadomość, że znikłe są efekty tego powstania, by odnieść zwycięstwo. Ale skoro proszą, podjął się tego zadania. A do żołnierzy, powstańców, którzy przegrali walkę pod Kobryniewem, mówił do nich, jeśli my przegramy w powstaniu, rzeką naszej krwi inni popłyną do wolności. A kiedy radzono mu, kiedy powstanie upadało, by opuścił ojczystą ziemię, mówił, nie mogę, bo to jest matka moja ojczyzna. Uwięziony przez wojska carskie został stracony na Cytadeli wraz ze swoimi przyjaciółmi rządu tymczasowego 5 sierpnia 1864 roku. Patrzyło na to smutne wydarzenie ponad 130 tysięcy ludzi. Nie śpiewali, ale odmawiali, święty Boże, święty mocny,
święty, nieśmiertelny. Trzeba wspomnieć innych uczestników tego powstania, a dzisiaj w Kościele ich czcimy jako świętych. Był młody Albert Chmielowski. Zapowiadał się jako wybitny artysta, malarz. Studiował w Padwie, Gandawie, Monachium. Umiłowanym miastem dla niego stała się Wenecja. Ale stał się uczestnikiem powstania. W tym powstaniu stracił nogę, a po przegranym powstaniu zmienił styl swego życia. Przywdział zgrzebny habit, przepasał się sznurkiem na wzór świętego Franciszka, stając się ubogim dla najuboższych. Trzeba wspomnieć Rafała Kalinowskiego, który służył carskim, ale kiedy dowiedział się o powstaniu, przyjął rolę przywódczą właśnie na Litwie. Trzeba wspomnieć i arcybiskupa Zygmunta Felińskiego Szczęsnego, arcybiskupa Warszawy w Królestwie Polskim, który pisał listy do cara, upominał się, by car zwolnił ojców i wypuścił do swoich rodzin, aby uwolnił mężczyzn, mężów. Ale za to natarczywe upominanie się został wysłany na Syberię, na katorgę na 20 lat i nie pozwolono mu już nigdy przekroczyć granic naszej ojczyzny. Trzeba i wspomnieć działającego na Podlesiu księdza Brzuskę, który stał się przywódcą powstania. To jedna z uczestniczek powstania styczniowego. Poddana okrutnym torturom, wskazała miejsce jego przebywania. Został powieszony na szubienicy, a wojska carskie spaliły szubienicę, żeby ludzie nie wzięli narzędzia tej tortury na relikwie do domów. I trzeba wspomnieć tych, którzy widnieją na tej tablicy upamiętniającej tamto wydarzenie naszej kolegiaci. Do powstania przyłączali się zwykli prości ludzie z zaboru pruskiego, zaboru austro-węgierskiego. Dlaczego powstanie przegrało? Politycy mogą więcej opowiadać. I długo by było, trzeba było na ten temat mówić. Na pewno ustawa uwłaszczeniowa chłopów, wydana przez cara Aleksandra II, sprawiła, że chłopi nieco ustąpili z powstania. Zadowolili się tym, co osiągnęli. Dzisiaj ci wszyscy, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, byli okrutnie torturowani, wywożeni w kibitkach na Sybir, którzy utracili majątki swego życia, dzisiaj wołają do nas, wzywają nas do powstania. Nie tego politycznego, zbrojnego, ale do powstania z letargu, z obojętności, zbanalizowania wielu rzeczy dzisiaj, abyśmy zaczęli naprawdę życie w zgodzie, jedności i miłości. Bo w jedności jest siła. W poróżnieniu czekają nas kolejne klęski. W literaturze powstanie odbiło się szerokim echem. I można o tym czytać, sięgając do literatury konopnickiej, orzeszkowej, Prusa, Asnyka i do wielkich malarzy Grodgera, Gieremskiego czy Matejki. Wspominając tamto wydarzenie, otulając je naszą wdzięczną pamięcią i kiedy modlimy się za tych, którzy je swoją aktywnością współtworzyli, wierzymy w jedno, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Amen. TV Podkarpacie.pl